21 lat Polacy cieszyli się niepodległością. Ich radość została przerwana 1 września 1939 roku, kiedy Niemcy uderzyli na Westerplatte, a armia ZSRR 17 września 1939 roku kroczyła na wschodnie ziemie II Rzeczpospolitej. Rozpoczyna się okupacja. W Polsce szybko organizuje się ruch oporu, który rozwija się do rozmiarów niespotykanych dotychczas w historii wojen. W całym kraju powstają organizacje konspiracyjne, na różne sposoby walczące z okupantem. 1 sierpnia 1944 roku wybucha Powstanie Warszawskie, największy zryw niepodległościowy II wojny światowej. Światowa to dla Polaków 6 lat ciężkiej walki. Walki nie tylko o wolność naszego narodu, ale o wyzwolenie innych państw Europy spod hitlerowskiej okupacji. Nasi żołnierze walczyli i ginęli na wszystkich frontach tej wojny. Najpiękniejszym przykładem ich ofiarności jest zwycięska bitwa o Monte Cassino. Zamiast rozsypiły Polską.
kończę dolewać.